Chodzi ci ten palec między nogami? No. Kamel to? Czy jaki palec? Nie, sprawdzałem, czy żyletka do golenia jest ostra. Kurde, wiesz co ja kiedyś miałem? To jest historia z krwią, krwawa historia, ale to poczekam na to. Mówisz o tej historii, co kiedyś ten? Się nazywa? Tym nożem, to żeś sobie pił, jak chciałeś wycinać tą? Nie oklejny, tylko tam, jak się nazywało. Nie, nie, to akurat, wiesz co... Pamiętam, jak Kasia przyjechała z lekceważyła moją ranę i ci mnie wyśmiała, że mi nic nie jest. Kurde, bliznę będę miał do końca życia. A zostałem obśmiany, nawet mnie nie pożałowała ani trochę. No. Mam lepszą historię. Kurde, taką mam historię, że ludzie... Ale to na jak ja będzie, historię, jak tak będzie 200 fajnie. Widzów, to dajemy tą historię, bo to żeby nie ominęła, kurde, na moich najmniej. Wiecie, jak powstało Lego? Ja wiem, jak powstało Lego, bo widziałem na filmie. Najpierw on zrobił klocki. Ciufcie robił jego z drewna. Ale nie mu, to stary, ja powiem, będzie historia fajna. No stary, to ty będziesz opowiadał, a to za chwilę będziesz. Opowiedz chwilę, historię Soła. Ja... No był Soł i uciął palca. Ale co z tym GC są? No, co z tym GC? Ogólnie problem z Daily Motion, nie potrafią się dogadać, to do hajsu nie, to tak ci ogólnie mówię. I jakiś może właśnie będą robić relaunch, czyli wiesz, zamkną stronę i odpalą jeszcze raz, bo muszą nowe umowy popodpisywać czy coś tam. A, no, to gdzie okay. Ty jesteś? A, pieniędzy to nigdy nie zobaczysz ogólnie. A. To ty chyba jesteś koło mnie, nie zatrzymaj się. Czy nie, no coś. Co? No widzę, czekaj, co? Dakutas? Konkurencja jest by się przydała. Jest najlepszy początek na świecie. Gdzie jesteś? Dziecie. Nie ruchaj się po ciebie. O co chodzi z kamizelką i z kurtałką z opisu? O to chodzi, że ja mam tu moją super kamizelkę wojskową, taką samą jak w DayZ. Znaczy, to mogę ty ją założyć, ale dopiero na 300 widzów. Ty to zombiak. To jest taki challenge, prawie. Prawie jak wypij piwo. Grali? No gdzie ty jesteś? Nie ma ciebie. Dobra, błąd, to był zombiak. Ale ja też widziałem zombiaka, który biegł przed chwilą. Ja widziałem zombiaka, który stoi przy takich torach, jak ty właśnie biegłeś. No właśnie stoi teraz. No też właśnie stoi, no. Na środku drogi. Nie, stoi do której będziecie grali? Aha, to nie. No my będziemy grali do, nie wiem, pierwszej, drugiej, coś takiego. No ja z godzinką wybiega mi leciał. Ale już się szykuje na 24 godziny stream. Mentalnie. A kiedy jest? W piątek. Nie. W piątek o godzinie 15 albo 17. Uuu, to szybko, stary, będziemy nawalać DayZ. Znaczy nie tylko na pewno będziesz grał, nie? DayZ. Ktoś tam jeszcze będziesz pykał. Siema Easy, nie wołaj na razie HS-a. Dobra, gramy słuchajcie. Ze Żmijem sobie. Historia, czekaj. Jest już mój stream, już działa czy nie? Ja wbiję o 12, pogramy do pierwszej. Tak? No. A mogę grać do 1:30 ja na przykład? Czy mam wyjść jak ty wyjdziesz? Co? Co za koleś. No pozwól mi. Nie. Jest siema wszystkim, zagrać. Siema. Co chciałem powiedzieć? Ej, tobie czat działa? Serio? To ja mi działa czat. Ja siedzę nawet na dwóch. Siedzę u Kasi na czacie na jednym, a siedzę u siebie na czacie na drugim. W ogóle są, gdzie ty jesteś? Bo właśnie... Ja jestem chyba w... Chyba dobrze. Ty masz po lewej, ja po prawej. Dobrze. Nie no, jak się HS pojawi na tym... Jak się pojawi na... Jak to się nazywa? Na TS-ie to go tam przerzucimy, nie? Weźcie mu, dajcie znać, że jeśli ma ochotę zagrać. Tylko ty możesz. Ty masz taką moc. Na 1000 widzów garnitur. Może. Jak tam są, myślisz, że jakieś rekordy bijesz na 20, na w piątek? Nie, myślę, że nie. Nie ma jakoś teraz takiej atmosfery do bicia rekordów. Nie mam żadnej gry, którą mógłbym zaprezentować. Nie mam żadnej, no nie wiem, może jak będę wejściówki na IEM-a losował, to wiesz, to ludzie z jakimiś tam lewymi kontami się zalogują, nie? Wiesz, jak to jest, jak są giveaway'e. Jestem przy fabryczce tej takiej małej. No, to jestem już przy elektro, wiesz? No, to... I... to w sumie to biegnę w swoją stronę, jak coś gdzieś. To jak ta kamerka, która pokazuje cię z boku, to ma format 16:9, dokładnie ma format 16, gdzie to kurde jest? Kabel mi się zaplątał, czekajcie. To już i pał, czyli jest wszystkie. Masz, ty już znasz. Musimy ocalić świat. Trenuj ze mną, nadszedł Rakutas. Pokémon. Wszystkie znasz, patrz co ja tu mam, stary.
Ale zrobiłem akcję. Mam kamerę w kamerze. Mam ekran w kamerze. Czujesz to? No właśnie są ten, zapomniałem ci Patrz powiedzieć. na to. To jest możliwe. To jest dzisiaj możliwe. To jest XXI wiek. A to jest ten, to jest jak to zawsze tak na Warzy mają ludzie. Legit cam, to jest ten, że niby... A, że nie cheatuje? Tak, że nie cheatuje. Legit cam, dobra. Legit cam. A pod stołem mam drugi ekran. Sklonowany. Wiesz, o co chodzi. No, no. Tak może być. Stream. Dzisiejszy stream zapraszamy. Dzisiejszy stream zapraszamy. Profesjonalny stream. Ale słuchaj, przynajmniej dużego bitrate nie trzeba ustawiać. Jak bitrate zawsze jest taki sam, człowieku. Znaczy no, ale wiesz. Dobrą kamerkę trzeba jakąś ten. O, kogoś widzę jak biegnie. To może ja już, a nie, bo ja do elektro biegłem. Ty w ogóle, ja tak beztrosko biegam. Ale burdel na biurku, co wy gadacie? Coś tam kilka rzeczy leży może. Bez przesady. Dobra, historia, krwawa historia. 200 widzów jest. Miałem powiedzieć krwawą historię, jak już wszyscy się, co mieli wbić, wbili. No, krwawa historia była taka, że ten, bo Brod przed chwilą powiedział, że czymś ty się teraz przeciąłeś znów? Brod? Co? Brod już poszedł. Jak poszedł? Aha, dobra, a czym on się przeciął? Co on mówi? Że znów się przeciął czymś. No, że to się tam przeciął. No, to ja raz, nie wiem po co, ale nosiłem maszynkę do golenia w plecaku, w małej kieszonce takiej, znaczy gdzie w zewnętrznej jakby takiej małej. Kiedyś czegoś szukałem w niej i wsadziłem rękę i zacząłem tam grzebać i jakby zanim poczułem, że tnę sobie rękę żyletką, znaczy maszynką, to już miałem całą pociętą. A powiem wam, żyletka z tego, z maszynki do golenia, to nie jest to tamto, kurde. Wchodzi w mięso jak w masło. Jak tą rękę wyciągnąłem, a to jeszcze było na ulicy, to było tyle krwi. Najlepiej po prostu. Ale powiedz mi, kto normalny nosi maszynkę do golenia w plecaku? Nie, wiesz czemu? Bo ja czasem miałem tak, że się ogoliłem, nie? I potem szedłem gdzieś i nagle mówię, o kurde, tu mi jakiś, wiesz, włos jeden wystaje, nie? Wiesz, jak to jest. Musiałeś zawsze gotowy, no. I mówię, no, to se go, wiesz, do gole, nie? Wiesz, jak to czasem gdzieś tam pod nosem nie dogolić, nie wiem, może się nie golić, może jeszcze nie masz zarostu. Nie, czemu no, ja przez ściany przenikam? No haksy, haksy. Haksy. Stepson, mówisz, siedzę z sołem do drugiej, a później może pogram w Wiedźmina. Ty? Nie, Stepson napisał, stary. To jest Stepson. A. O co chodzi z tą kamizelką? No to jest kamizelka mocy. W ogóle myślę tak, czy jakiegoś nie zrobić tego mojego pierwszego giveawaya. Tak? Ale z czego? Co będziesz oddał? Nie wiem właśnie, tak myślę, bo mam 100 lajków, 110 już na Facebooku nawet. Nosiłem maszynkę, i z nim napisał, że nosiłem maszynkę, żeby być przygotowanym na pierwszy zarost. Stary, sikiera jest w tym. No, powiem ci, że chyba serwer dobry wybrałem, wiesz? No, taki chyba troszeczkę profesjonalny. No, w ogóle opowiadać historię z Lego? No, dajesz. No to słuchajcie. Jeżeli ktoś nie wie, jak... Czekaj, czekaj. Jak zaczęło... Hello. Hi, man. Hello, sir. Don't attack me. Can you speak? Throw your weapon. Put the bat on the... Oh, kurde. Put your bat on the ground. Take your pants off. Dobra. Musisz walczyć. Musiałem go zabić, stary. Dobrze. A, to już wiem, czemu nie chciał, stary. On miał jedzenie. Zabiłeś go? No zabiłem go, no co kurde. Nie chciał, wiesz, nie reagował na moje ten. Ja tu super angielskim zarzuciłem. Usta mam tak nierozgrzane do angielskiego, a musiałem się odzywać. Czego bardzo nie lubię. Jestem nieobgadany teraz. Wiesz, jak to jest, czy nie wiesz, jak to jest. Jak na nie przykład no, jedziesz do Polski, potem wracasz do Danii i masz gadać po duńsku. Nie, no to dokładnie. No to ja i stary, nie czujesz wtedy, teraz. Wiesz o co chodzi. No, kumam. No to w ogóle, słuchajcie, jak nie wiecie, jak się zaczęło wasze dzieciństwo, bo chyba każdy się bawi klockami Lego. Ja się bawiłem, stary. Stary, wszyscy się bawili klockami Lego. Nie ma chyba człowieka, który się nie bawi klockami Lego. O, on się podniósł. Idę go poprawić, wiesz? Oż ty.
No nie wiem, czy się jeszcze podniesie. Zostawiam go tak. Niech nie patrzy, gdzie uciekam. Żeby nie mógł mnie ścigać niczym Dakutas. Uciekam stąd. Oddalam się, stary, w nieznane. Było słychać strzały. Strzały zawsze słychać, jak uderza moją sikierką mocy. Sikierka mocy. Ale słuchajcie, ta historia to nie jest taka, wiecie, z życia wzięta. To jest historia o Lego. Jako, że ja pochodzę z Danii, to wszyscy trują Lego, stary. To Lego to jest najważniejsze na świecie. To co mówić, to co zaczynać? A, no mów historię, no, Lego. Ale no to, całą no historię Lego chcesz opowiedzieć? Tak, całutką. No to dobra. Całutynką. Co to dajesz? No to słuchajcie, zaczęło się od tego, że był sobie facio, który miał swoją taką małą firmę. Dokładnie o czym ta firma była na początku, to nie mam pojęcia, ale wiem, że mu nie szło. I musiał zwalniać wszystkich swoich pracowników. I został po prostu na zero. A więc tak, zaczęło się wszystko od tego, że po tej firmie, którą on miał, musiał wymyślić sobie jakąś pracę, żeby mieć na jedzenie i na picie dla swojej rodziny, którą on ale miał. Ale na alkohol? Czy raczej, wiesz? Nie, no raczej, wiesz, no dla rodziny tylko o tym chodzi. No. I on myślał, i myślał, i myślał. Nie wiedział, co wymyślić. No. Aż pewnego razu dzieci jego bardzo lubiały kaczki. Ale takie kaczki, takie prawdziwe kaczki. No. No i oni zawsze przychodzili tam od staw i czekali na te kaczki. No i on sobie pomyślał, że kiedyś może spróbuję zrobić jakąś taką kaczkę z drewna. No i słuchaj, i ta kaczka, jaką zaczął ją zrobić, to było wszystko ręcznie robione kiedyś, bo jeszcze nie miał żadnych maszyn. Wszystko robił ręcznie. I jedną kaczkę, którą miał zrobić, zajmowało mu mniej więcej 4 godziny, żeby ona była tak dokładnie dopracowana. I one były takie po prostu z drewna i bez niczego, żadnego koloru i tak dalej. No i co? I było potem dalej tak, że on miał jaką kaczkę zrobił, to jego syn się strasznie tym fajnie bawił. Ja na 300 widzów zakładam kamizelkę, to jest moja kamizelka. No dobra. Czekaj, zaraz opowiesz, bo ja wiem, że to jest długa historia, stary. Oglądałeś ją na YouTubie? Nie, znaczy tu i tu. Każdy Duńczyk się uczy na tym w szkole. No, to znaczy taka, wiesz, podstawówka. Stare, dropy mam. To straszne, nie, znaczy dropy, w sensie... Dobra. Ladrze. Możemy biec, stary. Kamizelka Dakutaza. No mów, opowiadaj. No i zaczęło się od tego, że on jak miał trochę kaczki, jego syn się strasznie tym bawił, to jego syn kiedyś myślał, żeby to pomalować. No i on to pomalował na takie ładne kolorki. Pomyślał sobie, że stworzy fabrykę Lego. A od czego pochodzi słowo Lego? Nikt by na to nie wpadł, jeżeli nie zna duńskiego. Ja wiem od czego. No zgaduj. Od... nie wiem. Legalizować. No nie. To znaczy wszystko od... Laj... God. W sensie po duńsku znaczy baw się dobrze. Coś takiego. Laj to jest baw się. No. A God to jest dobrze. No. No i od tego powstały właśnie te takie dwa wyrazowe. Leg God, czyli bawić się. Le-go. No. Leg God, dobra, sorry, musiałem napisać SMS-a. Nie le, a, się mam Bąkol. Mówi się laj. Ty lie. W ogóle z Bąkolem możesz grać w Rasta, bo oni tam, ja widziałem dzisiaj z łuku szczelali. No Bąkol nie chce ze mną grać. Star, na pewno Bąkol by z tą zagrał. Nie chcesz. Legalizować, właśnie, legalizować. No dobra, no, like God, czyli bawić się dobrze. Tak. No. No. No i on zaczął od tego, że wszystko robił ręcznie. Najpierw wymyślił sobie, że zrobi domki, jakieś auta. I strasznie nie wiedział tylko, jak to sprzedawać, bo wtedy... I czemu mnie ciągle cofa na tym serwerze do tyłu? No, mnie tak samo, mnie tak samo. Cały czas w tym samym miejscu jestem. Biegnę do przodu i mi cofa. Ja właśnie też robię alt-tab, patrzę, kurde, dalej jestem z powrotem. Zmieniamy? Nie no, czekaj sekundę, może naprawi się. Nie, cofam mnie. Nie no, cofam mnie, to czekaj. To wychodzimy z niego. A mi się ciągle ekran psuje, nie wiem czemu. Czekaj, wejdziemy na jakiś inny. No jakiś znów ten. No dobra, no like God. I co, ty?
Zakros to jak kupiliśmy chyba, bo już mi. Kurde, Błanko, to wyślę ci go z Danii. To jest takie tureckie są dobre w Danii. No, taki turasy klasyczny, taki turas klasik, tak? No. No i co? A w ogóle zapomniałem powiedzieć, że ten główny właściciel się nazywa Ole Christiansen. No, I ogólnie. dokładnie. A szkoda, że nie Pedersen. Myślałem już, że będzie Nie, Pedersenem. Christiansen. No i ogólnie wszystko było tak, że on to. No to już mówiłem, że to on się tak nazywa i tak dalej. No i skończyliśmy na tym, że zaczął konstruować różne takie właśnie figurki z Dobra. Lego. Znaczy z drewna. Czekaj, czekaj. Dobra, podałem ci ten serwer, jakby co. Dobra. No. I on stworzył swoją pierwszą fabrykę. No nie, najpierw kupił swoją pierwszą maszynę, która była. A to nie było tak, że on najpierw zdał do zamówienia? Nie. To wszystko robił Aha. ręcznie sam. No. Potem zrobił maszynę. Znaczy kupił maszynę za pierwsze 3000, No dobra. które Czyli dostał. tysiące czego? Koron? Koron duńskich. To jest jakieś 1500 zł. Którą ona mu dokładnie tak, wiesz, wyszczerbiała tamto drewienko tak ładnie. No. Rzeźbiła tak, I nie wiem, dokładnie. wchodzę na ten serwer, a mam waiting for host. No mi tak samo. No i jak już kupił tę maszynę, to potem szybko wszystko szło już szybciej. Ale nikt tego jeszcze nie kupował, bo tego nie znał. W Czyli pewnym nikt. momencie On musiał miał super zabawki, zapakować. których nikt nie kupował. Tak. Znaczy nie, bo nikt jeszcze o tym nie wiedział. Pojechał do jednego miasta i zaczął tam właśnie sprzedawać jedzie po różnych sklepach i tak dalej. Na początku nikt nie chciał tego kupować, ale chciał się mieć za jedzenie na przykład w sklepach. Za wodę i picie. Nie mogę się na serwer, za serwer No, ja dostać. też nie. To co, exit z niego? No. Change server. Sorry ludzie, ale musimy znaleźć serwer odpowiedni, który nas będzie chciał, a nie taki, który nas nie chce. Dobra, może taki. Zobaczymy, czy mi wejdzie, wiesz? Waiting for host. Ty, może coś się zepsuło z grą. To może dawaj idziemy na Overwatcha tego śmiesznego z autami. Pobawimy się przynajmniej trochę. No ale co? A nie, działa, chyba wbija, wiesz? Tak? No nie wiem, coś widzę. Battle AI client initialized. No ja czekam, ale powoli wchodzi, wiesz? No mi się w ogóle nie chce wyszukać ten serwer. Pekomeny zepsuły Twitcha podobno. Overwatch mówisz? Ja bym zagrał, to mi śmiesznie. To się zrespię w tym samym miejscu i sobie pogramy razem. Też No nie jestem na dobra. lotnisku. No to Na czekaj, lotnisku zobaczymy, ale już. nie wiem, czy mi się uda, wiesz, bić na ten serwer. Nie no jak. Da się. Znaczy ja tam już biję na tego wyrocza jak coś. Jesteś już? No, to znam szybko się. Ja to mam w favorite. Mam go w tym ulubionych? No Czy ci wysłać w mam czat? go. Ja normalnie, dużo osób gra na nim. Zmieniłem tylko, że w Overwatcha gramy, wiesz?